jeszcze chwila. I konie ruszyły. Jutrzenka poprowadziła, tam tu ostatni ruszył Kajman. Jutrzenka na drugiej pozycji Bonsai's Blade, na trzeciej Ton, na czwartej Bambina, ostatni Kajman. Skoczyła jako pierwsza Jutrzenka, za nią galopuje Bonsai's Blade, na trzeciej pozycji Ton i z tyłu Bambina oraz Kajman. Kolejny płot. I trzyletnia Jutrzenka skacze jako pierwsza, za nią Bonsai's Blade, na trzeciej pozycji Ton, Kajman, Bambina. Są tutaj odległości między końmi, no, spore, ale to jeszcze nie ma większego znaczenia. Jeszcze dużo przeszkód do pokonania. Prowadzi Jutrzenka przez Bonsai's Blade. Jutrzenka, Bonsai's Blade, na trzeciej pozycji Ton, na czwartej Kajman. I ostatnia galopuje Bambina, skok przed trybuną. Jutrzenka bardzo ładnie skoczyła i ucieka pod Pawlem Pepną na drugiej pozycji Bonsai's Blade. No już tutaj większe odległości między końmi. Na trzeciej galopuje Ton. I dalej Kajman. Ostatnia Bambina. Stawka się rozciągnęła. Jutrzenka ucieka, goni ją Bonsai's Blade. Odległości jakby się troszkę zmniejszyły między Jutrzenką a Bonsai's Blade. Na trzeciej pozycji Ton. Na czwartej prowadzony jest Kajman. Kolejny płot przed nami. Jutrzenka, Bonsai's Blade, Ton. Jutrzenka ma jakieś 4 długości przewagi nad Bonsai's Blade. Są w tej chwili spore odległości między końmi. Dalej na trzeciej pozycji Ton, Kajman. Jutrzenka, Bonsai's Blade. Jutrzenka, Bonsai's Blade. Tutaj się nic na razie nie zmienia. Jutrzenka ma przewagę i tę przewagę utrzymuje. Ton zbliża się do Bonsai's Blade. Tam również Kajman. Jest czwarty, ostatnia, bez zmian pozycji Bambina. Jutrzenka jako pierwsza pokonała kolejny płot. I jak gdyby jej przewaga jeszcze się powiększyła. Jutrzenka, w pogoń rzucił się Bonsai's Blade. Jutrzenka, Bonsai's Blade, Ton, Kajman. To jest czołówka. Za chwilę kolejny płot. Jutrzenka ma przewagę. Zbliża się do niej Bonsai's Blade. Jutrzenka, Bonsai's Blade. I za chwilę ostatni płot. Jutrzenka skoczyła go jako pierwsza i prowadzi, ale Bonsai's Blade mocno atakuje. Te dwa konie tylko liczą się w walce o zwycięstwo. Jutrzenka, Bonsai's Blade. Bonsai's Blade atakuje Jutrzenkę. Jeszcze około 50 metrów i Bonsai's Blade wyprzedza Jutrzenkę. Wygrywa ten wyścig pewnie. Na trzeciej pozycji Ton, czwarty Kajman i Bambina ma do pokonania jeszcze trochę metrów dystansu, ale nie.